No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Lego Batman. Tym razem udało mi się naszym Batyskawem super na misję drugą. Już to jest misja pierwsza z pięciu. Się pierwszą wykonałem. Także idziemy na misję drugą. Zobaczymy, co teraz będzie nas czekać. Bój się Batłodzi, tak? Ciekawe, co nas ciekawe, to może być, wybierz pół, ok. Ostatnio jeździliśmy tym naszym, no, Batmobilem. Może, jeżeli tu będzie jakaś misja, nie wiem, z jakimś pojazdem, no, pojazdem, bo to nie chodzi dokładnie. Po zanurzeniu może podkreślić się do wrogu i wystrzelić w torpedę. No ciekawe. Co nie robić, w czym wsadzić do tego? No, złapaliśmy, no może już ucieknie, co? Masakra, to jest zwykle, że się tego spodziewać. W jaki sposób? Jak ją wrzucił za szmaty. Dobra. Mamy z głowy. O, czy tutaj będzie płynął naszą łodzią? Robi niezwykle nie trafił. Wygląda masakra. O, latarnia się zapaliła. Nie, no przecież po to tak naprawdę nie podskoczymy, co wy? Dobra, tu zastrzelone. No nie wierzę, udało się. Czy tu mam jakąś minę? O co chodzi? Czy zmienię? Pewno łódź robi nam dużo. Cholera, głupi Batman. No właśnie, o to chodziło. Jak poszła na torpeda? Czym to wiedział? Odcinek może nie jest za długi. Szlak jasny, no. Okej, to się udało. Pięknie, o to chodziło, dobra. Widzę, że tam jest po coś ta torpeda. Thank you.
Niszczymy wszystko, ile się da. Dobra. Tak, myślałem. Tutaj trzeba mieć tą bombę właśnie. Bo gdzie są tam ci wrogowie? Chyba robią z nimi walczy, co? Tak, dokładnie. Znowu bierzemy tą minę i lecimy tam. O! Kurde, urwała się. No nie tak to miało wyglądać. Szlak jasny by to trafił, no. Delikatne szczucie i teraz można truć, dobra. No może nie do końca, bo jednak widziałem, że... Okej, powoli, niech się rozpędzi. Ale tam są miny, o, po co jak głupi. Cofałem się, wiecie, aż tak daleko. Pięknie to zrobiłem. Na razie, co trzeba zbierać tą kasę. Nie no, Robin tam nie musi wróć. Jest Batman, dobra, bierzemy minę. Co to się stało? Czy trafił miną w Robina? Bardzo możliwe, ta sierota się wszędzie tam gdzieś zakręci, nie wiem, nie wiem po co w ogóle. Okej, czyli tam tu chyba będzie zmiana lokacji, także pójdziemy dalej, ale nie. A jednak tak. Beczki też zniszczył, to zawsze dodatkowa kasa. Byłem jak ten, no, od kroka takie żaby, od killer kroka, no, mogę się mylić. O, już prawie mam bohatera, znaczy, potrzebny taki krótszy odcinek. Dobra, mamy super bohatera, czyli już jest dobrze. Yeah.
Pięknie, 3 na 3, także... Alright, coś mamy. Co to jest tam to czerwone, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra. Robimy, jeśli mi trochę zająć, to wiecie, jak ta mina wyleciała. Bez komentarza, no bez komentarza z tym sierotą. Sobie płynie, pięknie. Tutaj rozwaleni. No i fajnie, dobra. Aha, to ja teraz to muszę zniszczyć. Dobrze, że przez przypadek człowiek to w ogóle odkrył. Dobra, druga, a trzecia jest gdzieś przy bramie, ale nie jest w ogóle ta brama. Trzecia. Dobra, jeszcze jedna, tylko teraz ta jedna była gdzieś... Cholipka tutaj. No i dobra, i płyniemy dalej. Mamy głównego bohatera, także myślę, że... Tutaj już chyba raczej za długo nie zabawimy. Mamy łódź pingwina, tak? Zobaczymy, czy w tej łodzi pingwina będzie pingwin? Nie, będzie krok. No dobra, no ale co teraz? Jak to cholipka zniszczyć? Chyba... Szlak jasny jeszcze nie trafiłem, no. Coś tam w ogóle, czy nic? Okej, dobra, tutaj trafiłem. Piłem po raz drugi, no to fajnie, tam jest jakiś pingwin. Trochę to łódź się, wiecie, rozpada. Ale mimo wszystko dalej łupię. Co teraz odpadnie? Nie wiem. Coś tam odpadło, ale co? O cholera, spytam te pingwinki takie, które tam widzimy. One mi po prostu... przeszkadzają. O, jak tam robi, no.
Я достал. Окей. Тут еще удало, точно. Зараз дуже тих страшні врагу получив. Так, не достав, мислям, що хвилинка достала. Зараз теж не достала, але в нулі. Вим ще подпинув, ще тоді на жовто. Только на карточке. Добра, кто бы это тут разрубить? Чем не так, пока. Zresztą w nią po prostu strzelić. No tak to wyglądało, no cóż, ciekawe, ciekawe. Zobaczymy sobie cutscenkę końcową. Co, jeszcze będziemy musieli się z krokiem zmierzyć? No ciekawe, robi tak zwykle, no przecież robi mi się dostać. Dziecka gra typowa dla mniejszych, więc w ogóle nie ma krwi. Przemocy może trochę, ale to jest minimalnie. Ale to wiecie, nie ma, wszystko się rozsypuje jak klocki Lego, więc... Myślę, że to nie byłby jakiś tam większy problem. No i tradycyjnie wracamy do jaskini nietoperza. Jak mówiłem, z pojazdami nie są za długie odcinki, a drugiego specjalnie nie chcę zaczynać. Mówicie, każdy dzień w osobie, każda misja w osobnym odcinku, także myślę, że to tyle. Życzę wszystkim miłego dnia i na razie, cześć.